Siemanko, sprawa wygląda tak, że zupełnie niespodziewanie farma leci przez 5 dni w tygodniu, a ja nie wiedzieć czemu myślałam, że to jest raz w tygodniu. Dlatego zrobiłam wam podsumowanie wszystkich dotychczasowych 6 odcinków, a resztę spróbuję ogarniać na bieżąco, codziennie. Ten film będzie długi, także tych, którzy nie lubią długich filmów, zapraszam na te codzienne podsumowania od jutra. Także po pierwszej nocy na farmie ekipa wstała o 5 rano, bez budzika, a zwierzęta domagały się uwagi swoich opiekunów, głośno krzycząc po swojemu, halo wieśniaki, burczynem w brzuchach. Każdy wziął się za swoją robotę. Barman, którego zagoniono do pomocy w kuchni, stwierdził, że jeśli każde gospodarstwo wygląda tak samo, to tam jest strasznie dużo pracy. Einstein z tego barmana nie ma co. Śniadanie było już prawie gotowe, ale wszyscy czekali na mleko, a dojarki sprawdzały się średnio i skończyły grubo po śniadaniu, w dodatku z niewielką ilością mleka. To na pewno nie były książkowe 4 litry. To wszystko jednak przyćmiło pojawienie się nowego uczestnika, przedstawiającego się jako Zima. Jak na zimę przystało, zmroził wszystkich swoją pewnością siebie i zaczęli się zastanawiać, czy on nie jest może jakimś znanym youtuberem, skoro nikt go nie zna, a zachowuje się tak, jakby każdy powinien. Zanim jednak zdążyli wykminić, kim jest ten nowy podejrzany typ, zaskoczyła ich zawadzka na traktorze w towarzystwie prawdziwego rolnika o imieniu Szymon. Jak się okazało, Szymon miał być mentorem grupy i miał przydzielać im zadania, które to będzie przekazywał farmerowi tygodnia i z których będzie go rozliczał. Ta kompilacja zdarzeń zdecydowanie pokrzyżowała Kinze plan dnia, ponieważ przewidziawszy strój kąpielowy, wyraźnie planowała trochę się poopalać, a tu nagle okazało się, że jest robota. Bo nie wiedzieć czemu farmer tygodnia Tomek to ją wskazał jako najsłabsze ogniwo, w rozmowie z rolnikiem Szymonem. Dwie ochotniczki miały jechać na wykopki traktorem i wozem, który najpierw miała naprawić właśnie Kinga. Zanim jednak doszło do wykonania zadania, czekała ich interwencja Szymona i Zawadzkiej. Okazało się, że krowa jest niedodojona i obie nie miały ani jedzenia, ani wody. Dojenie zaś trwało zbyt długo i było bezowocne. Szymon zaoferował jednorazowy pokaz dojenia i okazało się, że wszystko robili totalnie źle. Kinga od razu się poryczała, bo myślała, że jest super dojarką i przyjaciółką krów, a mało przez nią nie zdechła. Chociaż to Kinga miała naprawić wóz, farmer tygodnia zrobił za nią niemal całe zadanie, bo jak wyznała Kinga, ona jest typem księżniczki. Większość kobiet z niechęcią patrzyła na młodą Kingę i jej skąpy ubiór, a Ruda Iza stwierdziła, że młodość ma swoje prawa. Na wykopki zgłosiły się Iza i Marta, a ta druga kierowała traktorem. Ochotniczki szły jak burza, debatując, czemu nikt poza nimi nie zgłosił się do zadania. Tymczasem na farmie Beata zauważyła coś niepokojącego u krów i stwierdziła, że zaczyna się poród. Wszyscy zaczęli chodzić w koło ciężarnej i głaskać krowę, myśląc, że w ten sposób pomogą jej duchowo w porodzie. Kinga rozważała, czy krowa będzie płakać, jeśli będzie ją to bolało. Rolnik Szymon, który pojawił się chwilę później, rozwiał ich wszystkie wątpliwości, mówiąc, że to jeszcze nie poród i że ten zacznie się za jakieś 3 dni. Ja nie wiem, jak on może mieć swoje gospodarstwo, skoro w środku sezonu łazi w tej wewte. Szymon kazał im trzymać wartę przy krowie, żeby nie przegapić porodu. Tomek wyznaczył, że będą trzymać przy niej warty, również w nocy, co pozwoliło Kindze zaprosić Kubę na nocną randkę przy pilnowaniu krowy. Jako, że porodu nie było, Kinga wymyśliła, że wszyscy będą robić jakiś totem z deskami i ich imionami. I choć pomysł początkowo spotkał się z entuzjazmem, to po tym, jak chodziła jak nauczycielka z klas 1-3 i instruowała każdego, jak ma napisać swoje imię, wszyscy mieli jej zwyczajnie dosyć. Kingi było wszędzie za dużo i za bardzo na siłę. Serio nawet mnie już zaczęła wkurzać, a to dopiero był drugi odcinek. Wieczorem pojawiła się Ilona Krawczyńska, która wyznała, że farmer tygodnia ma immunitet, który może zachować albo komuś przekazać, i ma nocne podjęcie decyzji. Zwróciła mu też uwagę, że miał jedynie Kingę instruować, a nie wykonywać za nią zadanie,
ale to ostatecznie rolnik Szymon zadecyduje, czy pozwoli im zatrzymać te ziemniaki zebrane na wykopkach, czy zabierze je za niewykonanie zadania. W nocy odbyła się pierwsza randka Kingi i Kuby przy ciężarnej krowie, podczas której Kuba wyznał, że ostatnio płakał na Terminatorze dwójce, jak tonął w lawie. Nie wiadomo, czy Kinga już się z nim po tym wyznaniu zakochała. Wiadomo jednak, że zaczęła drażnić koleżanki, kiedy krojąc paprykę nie wycięła zeń nasionek, twierdząc, że jak ktoś będzie chciał, to sobie wyjmie z posiłku. Też leniwi ludzie wyciągają nasionka papryki podczas krojenia. Każdy chciał też wydoić krowę, ale Kinga niechętnie dopuszczała kolegów do swojej krowy. Tylko ona mogła męczyć krowę tak, że ta zesrała się do kamery. Jeśli to oglądaliście, to mam nadzieję, że akurat nie jedliście. A kto nie widział, to mam mały spoiler, że ta krowa będzie to robić częściej. Kupa krowy zwiastowała pojawienie się Zawadzkiej i rolnika. Zawadzka przyniosła kosz z chlebem i mięsem, o którym marzyli domownicy, bo mieli coraz mniej jedzenia. Okazało się, że zebrane ziemniaki zostaną im zabrane przez nadgorliwość Tomka, który pomagał Kindze w naprawie wozu. Tomek niby przyznał, że to przez niego teraz wszyscy będą kłotować, ale nie był skory do wzięcia na siebie winy, mówiąc, że nie ma sobie niczego do zarzucenia, a dziewczyny, którym wykopały te ziemniaki, miał przyjemną wycieczkę na pole. Ja bym się wkurzyła. Następnie Zawadzka zapytała o immunitet, a Tomasz odparł, że na pewno nie trafi do Kini, bo za dużo gada. Farmer tygodnia przekazał immunitet młodej Kindze, a ta się popłakała ze wzruszenia. To rozpoczęło kampanię antytomkową, bo nagle okazało się, że nie jest tam niezbędny. W dodatku niezbyt się sprawdzał w roli przywódcy. Wtem przyszedł list oznajmiający, że wraz z immunitetem Kinga musi przejąć część obowiązków Tomka i spać z nim w jednym pokoju. Kinga miała zarządzać kobietami, co nie spotkało się z ich entuzjazmem, bo szczerze jej nienawidziły. Później Kinga znowu kazała grupie wbijać totem, ale Marta odmówiła, zaznaczając, że jej zdaniem Kinga nie jest tam niezbędna. Niestety Kinga wciąż miała jakieś głupie pomysły rodem z klas 1-3 i wymyśliła sobie kolorowe tabliczki dla zwierząt. Jakby niech ją ktoś zatrudni z powrotem w tej szkole, bo to serio jest nie do zniesienia, niech maltretuje cudze dzieci zamiast męczyć widzów. Nie wiem jak wy, ale ja nie znoszę takich przedszkolanek. Na szczęście produkcję tabliczek przerwała Ilona niosąca wiadomość, że nazajutrz czekają ich pierwsze nominacje. Z tej okazji Kinga z fryzjerem Lolkiem i tancerzem Rafałem obgadali, na kogo zagłosują, i wspólnie zdecydowali, że na zimę, bo doszedł jako ostatni. Przy kolacji kuchenny ogłosił kontrowersyjną nowinę, że zamiast trzech wprowadzają dwa obfitsze posiłki, co przeraziło tenera da Costa, który pobiegł do Farmera Tygodnia, żądając chociaż jednej konserwy na głowę dla mężczyzn. W międzyczasie Marta wymyśliła, żeby każdy altruistycznie obiecał, że im wygraną podzieli się z nim wszystkimi, co spotkało się z umiarkowanym entuzjazmem. Kolejny dzień i czwarty odcinek zaczął się naprzemiennym dojeniem krowy przez Kubę i Karola, którzy zapewniali o bliskości łączącej ich z krową i dywagowali, która to baza. Ja na miejscu tej krowy bałabym się trochę Kuby, bo to pies na babę. Tomek z rana oznajmił Marcie, że przyłącza się do jej pomysłu, choć nie wierzy w jego powodzenie. Przy śniadaniu był już przydział żywieniowy i okazało się, że niektórzy podkradali sobie jedzenie, kiedy nikt nie patrzył. Wrócił też na tapet pomysł Marty o podziale nagrody, a Rafał tancerz wyraził stanowczy sprzeciw, mówiąc, że Marta czuje, że przegra, i stąd ten pomysł. Głosowanie nad jej pomysłem miało polegać na wrzucaniu kamyka do wiadra, jeśli ktoś jest za. Finalnie 8 osób było za, a 4 przeciw. Według Marty te 4 osoby straciły wiarę w ludzi. Rafał i Zima uważali, że jeżeli ktoś wygra, to mu się to należy i dzielenie się jest bez sensu. Da Costa za to wdrażał swoją strategię usunięcia Tomka z roli przywódcy, obgadując go z innymi. Według Izy pierwszą osobą do odstrzału była Kinga, której nie mogli wyeliminować z powodu immunitetu danego jej przez Tomka, ale wszystkie starsze panie już na nią dbały. Da Costa związał sojusz z Izą, żeby ona ogarniała wnętrze domu i tamtejsze nastroje, a on będzie ogarniał ludzi na zewnątrz, żeby wszyscy na niego głosowali na następnych wyborach.
Nagle Kinia zabrała list, który należał do farmera tygodnia, co było jawnym nieposłuszeństwem. Mało tego, Kinia po przeczytaniu listu sama rozporządzała wszystkim, jakby to ona była farmerem tygodnia, co niezbyt podobało się grupie. Marta i Karol zgłosili swoje pretensje do Tomka. Karol zagroził, że jeżeli przez samowolkę Kini znowu zabiorą im jedzenie, to Tomek może być nominowany. Farmer tygodnia ewidentnie nie nadawał się do zarządzania ludźmi, bo zamiast ukarać Kinię i kazać jej cały dzień przerzucać gnój, Tomek kompletnie nic nie zrobił. Ja rozumiem, że oni mieli tylko dwa kawałki sera na 12 osób, a gość miał zero własnego na biało. Decyzję o zmianie składu robienia stracha na wróble, bo takie mieli zadanie, zrzucił na młodą Kingę, której oczywiście się dostało i to na nią obraziła się Beata, którą cofnięto do kuchni. Beata miała dość, bo przyjechała na farmę robić w końcu coś innego niż stanie przy garach, co robiła w domu przez ostatnie 8 lat. Zimę coraz bardziej denerwowała Kinia i praca z nią, za to Da Costa szukał poparcia u Marty, przedstawiając jej swój program wyborczy i prosząc o głos, zaznaczając, że jest dla niego ważnym członkiem społeczności. W międzyczasie zawiązała się inna konspira, której prowodyrem była Kinia, a na swoich popleczników wybrała Monikę i Beatę. Za dużo jednak nie ustaliły, bo pochłonęły ich plotki o romansie Kingi i Kuby, na których patrzyły z wyrzutem, jakby nienawidziły ich za to, że są młodzi. Początkowo wydawały się być fajnymi, dojrzałymi kobietami, ale zaczynało z nich wychodzić coraz więcej jadu i zawiści. Przyszedł jednak czas nominacji i pojawiła się Ilona, która kazała farmerowi tygodnia nominować pierwszą osobę do pojedynku. Kinia oczywiście poczuła się urażona, że to nie ona będzie wybierać. Samozwańcza władczyni niczego. Tomek wskazał Zimę, który podpadł mu tym, że wszedł do programu jako gwiazda roka, a jest co najwyżej blisko polowcem. Drugą osobę nominował Zima i to był oczywiście Tomek. Trzecią osobę ku zaskoczeniu grupy miała wybrać Kinga. Miała jednak całą noc na tę decyzję i zauważała, że Kinga wszystko zaplanowała i że jest genialnym strategiem, który tylko wygląda na taką głupią i niewinną dziewczynę. Tomek natomiast żałował Kingi i martwił się, że samodzielnie musi podjąć tak trudny wybór. To pokazało, jak kobiety szukają we wszystkim drugiego dna i jakiegoś głębszego przekazu, doszukują się w czarnym kolorze miliona odcieni czerni, podczas gdy mężczyźni widzą tylko, że coś jest czarne i białe, zbytnio nie analizując. I zaczęła, że to ona wyleci, skoro już rozgryzła Kingę. I tutaj spoiler, bo po obejrzeniu 7 odcinków stwierdzam, że Iza totalnie nie zna się na ludziach. W każdym razie, kiedy Iza przekazywała Kini swoje przemyślenia, weszła nowa uczestniczka z kozą. Iza, widząc ją przez 2 sekundy, od razu wydała opinię, określając ją słowami, że idzie jakaś tam padziunia. Później w kuchni stwierdziła, że do programu przychodzą coraz młodsze, totalnie nie wiedząc, że nowa uczestniczka Gosia jest starsza od połowy ekipy. Iza wyraźnie miała problem z tym, że ktoś był od niej atrakcyjniejszy i młodszy. Gosia i jej duże balony zrobiły szał wśród panów. Barman wprost określił ją dobrą dupą. Gosia miała 34 lata i weszła z kozą, co stworzyło nowy problem, bo kozy zaczęły się brać na rogi i chciały ze sobą walczyć, musiano je więc odseperować. Kinga siedziała na pomoście z Kinią i debatowała o swoim trudnym wyborze. Obserwując ją, można było odnieść wrażenie, że myśli wolno, a rzeczy dzieją się za szybko. I jeśli to byłby kucen z Bronxu, to spoko, ale to był program Farma, więc średniawo. Kinia podlizywała się młodszej koleżance, licząc na to, że jak ją trochę poprzytula, to i nie wybierze. Barman, nasz programowy pies Promil, już ostrzył sobie pazurki na nową Gosię. Chociaż jak wyznał, kozy z łóżka też by nie wygonił, jakby posucha była. Przy kolacji okazało się, że Gosia jest uczulona na prawie wszystkie warzywa, a oni tam nie mieli mięsa, więc była spora szansa, że umrze z głodu, zanim zdążą ją wyeliminować. Farmer tygodnia przydzielił ją do kuchni, ale ona marudziła, że nie chce, bo nie umie gotować. Po wyznaniu, że jest singielką i nie ma dzieci, barman ożywił się i odparł, że program jest długi, więc wszystko się może zmienić. Kinga, słysząc,
że jej romans z Kubą jest zagrożony, odeszła od stołu i wyszła z izby. Kinia, korzystając z okazji, wyciągnęła Gosię na spacer szukając sojuszników, ale Gosia od razu wyczuła próbę manipulacji. Za to rano przy makijażu znalazła wspólny język z Kingą. W domu atmosfera była nerwowa, jedzenia było mało, a zapasy znalazły się w piwniczce pod kurtką. Tomek poinformował tenera Karola, że na wszystkich przypada jedna konserwa dziennie. Przy robieniu śniadania Gosia zyskała punkty posłusznie wykonując polecenia, za to idzie i Marcie naraził się Rafał. Razem z Lolkiem stwierdzili, że Marta nigdy nie chciała się dzielić wygraną, tylko oszukiwała, bo jest chciwa i chodzi jej tylko o to, żeby zgarnąć całą wygraną dla siebie. Kinia długo nie wytrzymała udawania przyjaciółki Kingi i obgadywała ją z Moniką, śmiejąc się, że Kinga uważa się za najładniejszą w całej wsi. Nagle obie prowadzące zaprosiły całą grupę na pojedynek, który polegał na przerzuceniu góry gnoju i znalezieniu wewnątrz butelki z listem. Kinga ku zaskoczeniu Kini nominowała ją do pojedynku. Cała trójka tak ruszyła do boju, że Tomkowi niemal od razu strzeliły widły i musiał rękami grzebać w gnoju. Konkurencję wygrał Zima, który w nagrodę dostał kosz mięsa i chleba. Było bardziej niż pewne, że widząc to mięso, Da Costa będzie najlepszym przyjacielem Zimy. Tomek i Kinga musieli się spakować i czekać na decyzję grupy, która mogła ocalić jedną osobę. Decyzją większości na farmie został Tomek, a Kinia, odpuszczając farmę, napisała list pożegnalny, ale w momencie, kiedy przekroczyła próg, wszyscy o niej zapomnieli, bo Zima zrobił grilla z tego mięcha, który dostał od prowadzących. Wiedźma Marta okazała miejsce grilla, twierdząc, że to na komary, chociaż to bardziej niż pewne, że rzucała na nich jakieś czary. Po tym jak się nażalił, uwidoczniły się dwa sojusze, jeden Kitchen Gang, czyli Iza, Beata, Monika i Marta oraz Yango Gang, Kuba, Lolek, Rafał, Kinga i nowa Gosia. Były też trzy osoby bezpartyjne, czyli indywidualista Zima, Tomek, który niczego nie ogarniał, i uzurpator Karol, który marzył o władzy nad grupą. Nazajutrz kuchenne od rana buntowały się, że kiedy one robią śniadanie, dwie puste lalnie się malują. Kinga, słysząc to, poszła i poprosiła o mówienie sobie takich rzeczy w twarz, na co i zarzuciła się o to, że Kinga się do niej rzuca, a chwilę wcześniej głośno ją obgadywała. Jakby menopauza rządzi się swoimi prawami. Uzurpator Karol przekonywał Tomka, że nikt nie nadaje się do rządzenia lepiej niż on. Niestety przyszła Ilona, która musiała wyjąć list od zapomnianej już Kini ze skrzynki. Przyszedł czas na podsumowanie farmera tygodnia i wybór nowego. Da Costa zarzucił Tomkowi, że ma za dobre serce na bycie przywódcą i że on lepiej by się do tego nadawał. Mimo wcześniejszej deklaracji poparcia, chęć zostania farmerem zgłosiły także Iza i Marta. I oczywiście Zima. Niestety okazało się, że i farmera mianuje wyrzucony uczestnik, a Kinia oczywiście mianowała swoją psiapsi Monikę. Monika, jak farmerka tygodnia, odczytała resztę listu Kini, czyli gorzkie żale do Kingi i Tomka. Ledwie Monika dostała klucz od sypialni farmera tygodnia, a już pojawiła się Marcelina Zawadzka z Szymonem i nowym zadaniem. Obiecano im 14 kur, jeśli zbudują elegancki kurnik. Monika na kierownika budowy wyznaczyła Zimę, czym uraziła Tomka, który jako jedyny znał się na drewnie. Mimo to pomógł Monice i Zimie, chowając dumę do kieszeni. W tym czasie Rafał i Gosia knuli, jak rozwalić Kitchen Gang. Uznali, że jak będą jajka, to kuchenne nie będą już potrzebne i będzie można się ich pozbyć. Pierwsza do odstrzału miała iść za jako główny prowoder. Kiedy nieroby rozbijały Kitchen Gang, Monika zdawała się czuć jak ryba w wodzie wśród rozebranych panów. Po południu Monika postanowiła rozdzielić zadania i przydzieliła je inaczej niż dotychczas. Najbardziej kontrowersyjny był nowy ład w kuchni, gdzie do pomocy Izia Monika wyznaczyła Kingę. Zima został główną złotą rączką, a Tomasz, niegdysiejszy szef, jedynie jego pomocnikiem. Monika dostała też list od Ilony, w którym ta kazała jej wyrwać kilka chwastów na podstawie zadanych w liście pytań. Nikt jednak nie chciał udzielić na te pytania odpowiedzi przed grupą. Nazajutrz rano Tomek pochwalił rządy Moniki jako farmera tygodnia, a trener Karol, jej prawa ręka, ochrzanił Lolka, że nie wynosi krowiego gówna na czas.
Karol i Kuba pokłócili się też tego dnia o konserwę, która zdaniem Kuby była zbędna, skoro zostało mięso z grilla i mogła zostać zachowana na biedniejsze czasy, a Karol ją po prostu egoistycznie zjadł. Gosia i Marta też miały wyraźnie napięte stosunki. Gosia przyznała, że Marta patrzy na nią, jakby ją chciała zabić. Co innego Kuba, który Gosię chętnie przytulał. Panowie po śniadaniu uczciwie pracowali przy budowie kurnika, marząc o jajkach. Mimo wyraźnej niechęci Zimy i Tomka próbowali się dogadać w sprawie kurnika. Za to uzurpator Karol, który niestety nie zdobył upragnionej władzy, niewiele im pomagał i reszta uczestników stwierdziła, że Karol raczej chodzi i gada niż faktycznie coś robi. Za to on sam uważał, że stara się być tam, gdzie go potrzebują. Yango Gang denerwowały Marta i Iza. Marta, jak przystało na czarownicę, miała różne fazy, zależnie którą nogą akurat wstała. A Iza zwyczajnie czepiała się o wszystko. Iza z Martą wszystko wiedziały najlepiej, więc również Monice udzielały wielu rad. Marta mimo bycia szefową ogrodu nie miała czasu go odwiedzać, bo musiała knuć w kuchni. Przez to Gosia i Kinga mało nie umarły, kiedy jedną z nich zaatakował latający robak, którego próbowały przepędzić głośnymi krzykami. Ogrodniczki jak talala. W międzyczasie przyszedł list od Ilony każącej zrobić im 12 poduszek z pierza, a Monika do tego zadania wyznaczyła Izę, Beatę, Lolka i Gosię. Po 5 sekundach okazało się, że Gosia ma uczulenie na pierze, nie mogła jednak opuścić stanowiska bez zgody Moniki, więc ryzykując własnym życiem i wstrząsem anafilaktycznym wykonała zadanie. Udało im się tylko dzięki Lolkowi, który wynalazł patent na pierze i udało im się szybko uszyć te 12 poduszek, które czekały na przyjście prowadzącej. Gorzej szła budowa kurnika, bo Kuby rozpraszały wszystkie panie w krótkich spodenkach. Wyznał, że jeszcze trochę i nawet zwierzęta zaczną być dla niego seksowne. Ten odcinek był jednak niewątpliwie o spinie między Rafałem a Izą, bo non-stop powracano do tego tematu. Wszyscy poza Izą uważali Rafała za dobrego, pomocnego chłopaka. Jedynie Iza twierdziła, że to egoista, chociaż w sumie go nie znała, bo nie wychodziła z kuchni, za to chętnie wydawała osądy. Być może przypadkiem, być może przez czar rzucony przez Martę krowa nasrała Rafałowi do mleka, ale przecedzili mleko przez szmatę i wypili, bo nie może się zmarnować. Wieczorem Ilona zaprosiła Monikę pod wiatę i okazało się, że w następnym odcinku uczestnicy na osobności odpowiedzą na pytania zadane w liście Ilony i że najprawdopodobniej nominują trenera Da Costę, który zamiast zostania farmerem tygodnia będzie musiał opuścić farmę. Dajcie znać, kto z Was ogląda nowy program Polsatu, a kto oglądałby codzienne podsumowania odcinka. Jeśli ktoś z Was dotarł do końca, niech napisze w komentarzu krowa. Tymczasem bye bye, to najdłuższy film na tym kanale.